Szanowni Państwo, otwieram 16. sesję Rady Gminy Stara Biała. Serdecznie witam Państwa radnych, Panie Radny, Panów Radnych, Panie Radny, Wiceprzewodniczący Zmiany Sielacki. Witam bardzo serdecznie Pana Wójta Sławomira Babińskiego. Bardzo serdecznie witam Pani Sekretarz, Panią Małgorzatę Burmińską. Tutaj przedstawiciela mediów, czy też osobę, która prezentację będziemy tutaj robić i opis naszego spotkania. Szanowni Państwo, informuję, iż w spotkaniu sesji bierze udział 15 radnych, czyli wszyscy obecni. Zatem mamy forum, Rada Gminy Stara Biała może podejmować prawomocne uchwały. Zapraszam Państwa, nie wsiądę. Tylko tak gwoli przypomnienia, że sesja jest oczywiście rejestrowana. Dobrze. Przechodzimy do drugiego punktu porządku obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. Wraz zaproszeni Państwo radni otrzymali porządek obrad. Czy są pytania, wnioski, uwagi Państwa radnych do porządku obrad? Proszę bardzo, Pan Radny Hubert Kucharski. Ja mam taką sugestię, aby przed przystąpieniem do po zatwierdzeniu ewentualnie porządku obrad, aby Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę. Ale to już ustaliliśmy, Panie Radny. Proszę. Dziękuję. Czy są propozycje do porządku obrad? Nie widzę, zatem możemy przystąpić do głosowania. Informuję tylko, że Pani Radna Monika Turowska-Burczyńska nie ma ze sobą tableta, to bardzo proszę, żeby Pani Radna głosowała za poprzez podniesienie ręki i stwierdzenie, czy jest Pani za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosowania. Dobrze, to w takim razie, kto jest za zatwierdzeniem porządku obrad, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Pani Radna jest za? Tak. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, informuję, iż w głosowaniu brało udział 15 radnych. Wszyscy Państwo wypowiedzieli się za, zatem stwierdzam, iż zatwierdziliśmy, Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad. I teraz chciałam przed przejściem do kolejnych punktów porządku obrad, punkt 3, 4 i kolejne. Tutaj zarządzić przerwę. Chciałabym, żeby w trakcie przerwy spotkała się Komisja Budżetowa, tutaj przychylając się do wniosku Pana Radnego Przewodniczącego Komisji Budżetowej, celem omówienia treści proponowanych uchwał, projektów. Bardzo bym prosiła, żeby na czas przerwy, no została kamera, żeby została wyłączona, wznowimy obrady po zakończeniu komisji, spotkania Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Dobrze, szanowni Państwo, wznawiam obrady 16. sesji Rady Gminy. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Biała na lata 2020-2025. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Ale to punkcie 4 się nie widzi. A teraz jest WP. Dobrze, to przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto jest przeciw, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto się wstrzymał, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Pani Radna rękę unosi. Jest za, tak? Tu mi się wyświetla, że głosowanie jest. A
przeciw, za. Za. Wszyscy Państwo radnicy głosowali? Szanowni Państwo, informuję, iż w głosowaniu wziął udział 15 radnych. Wszyscy Państwo radni wypowiedzieli się za podjęciem stosownej uchwały, głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Zatem stwierdzam, iż Rada Gminy stosowną uchwałę podjęła. Przechodzimy do 4 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Stara Biała na rok 2020. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym wnioskować o wprowadzenie do projektu zmiany uchwały budżetowej autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu w punkcie dotyczącym budowy strefy rekreacyjno-sportowej z boiskiem sportowym w miejscowości Brywilna kwoty z 350 do 250 zł wydatki i te 100 tysięcy złotych przeznaczyć w wysokości 80 tysięcy na zwiększenie wydatków na opracowanie projektu budowy kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczycach, czyli łącznie zwiększenie wydatków w tym punkcie będzie o 70 plus 80, czyli 150 tysięcy, czyli do łącznej wysokości 350 tysięcy oraz opracowanie projektu budowy kotłowni gazowej przy Szkole Nowych w Roszczewicach o 20 tysięcy, czyli łączne zwiększenie wydatków w tym punkcie będzie 70 tysięcy, a łączne wydatki po zmianie będą wynosić 100 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni do tej uchwały wraz ze złożoną autopoprawką przez pana wójta mają jakieś pytania, wnioski, uwagi? Nie widzę, zatem rozumiem, że głosujemy uchwałę po autopoprawce pana wójta. Dobrze, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem stosownej uchwały? Proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto jest przeciw? Proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto się wstrzymał? Proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Pani radna Monika była za. Dobrze, proszę Państwa, informuję, iż w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych wypowiedziało się za. Zatem stwierdzam, iż Rada Gminy stosowną uchwałę podjęła. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Sprawy różne. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący. Ja chciałbym pana wójta się spytać, bo mieszkańcy mi Miłodroża dzwonili, o co tam w tym wszystkim chodzi z tą budową Miłodroża, bo po prostu no, dużo tam się dzieje, tylko nikogo nie mogło pełnych informacji uzyskać. O co w tym wszystkim chodzi? Bo co niektórzy mają obawy, że tam jednak te posesje będą zalewane deszczem, czy tam wodami opadowymi, jeśli to tak zostanie w takim stanie, jakim jest teraz. Także bardzo bym prosił o poinformowanie, o co tam chodzi. Dziękuję, proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, sytuacja jest w ten sposób, że na pewnym odcinku około 120 metrów w centrum miejscowości po prostu wykonawca no, troszeczkę na swój, że tak powiem, ogląd sytuacji zmienił dokumentację i tą drogę zaniżył do niwelety istniejącej. Niestety tam jest taka sytuacja, że co prawda po drugiej stronie tej drogi jest taki duży zbiornik
retencyjny, który ma zbierać wodę właśnie ładowo z gór, ale ponieważ z dwóch przyległych gospodarstw niestety wody opadowe, wody deszczowe spływają z podwórek, a tam jest no, jakaś hodowla ryby, więc jak gdyby projektant zaprojektował to w ten sposób, że ta woda musi płynąć w inny sposób, czyli w kierunku tutaj wschodnim, czyli w kierunku Starych Poboszczewic. Projekt, znaczy wykonawca no, wziął to na siebie, że jak gdyby to z tymi mieszkańcami uzgodni. Niestety sprawa trafiła do nadzoru budowlanego. W tej chwili no już po miarach po prostu ta niweleta w centrum miejscowości tej drogi musi być podniesiona. Oczywiście to na koszty wykonawcy, tutaj nie będziemy żadnych kosztów tego tytułu ponosić, bo to nie nasze tutaj były zmiany. My tego żeśmy w żaden sposób nie akceptowali. Po prostu to, co jest w tej chwili zbudowane, musi być podniesione mniej więcej około 40 cm w najbliższym punkcie, tak żeby woda po prostu z tej centralnej części miejscowości nie wpływała do zbiornika tego retencyjnego, tylko wpłynęła w kierunku tutaj Starych Poboszczewic do rogu takiego śródpolnego, który potem prowadzi wodę w kierunku drogi wojewódzkiej i dalej przez Jarnowo aż do rzeki Wierzbicy. W tej chwili te wszystkie pomiary żeśmy już tutaj z projektantami, z inspektorem nadzoru dokonali. Wykonawca już wie, na czym ten błąd polega. Musimy niestety na swój koszt poprawić. Mam nadzieję, że we wrześniu te wszystkie roboty zostaną zakończone. Oczywiście no, tam będzie dwóch właścicieli nieruchomości nie do końca zadowolonych z tego względu, że twierdzą, że wody opadowe będą, nie będą odpływać z ich podwórek, ale myślę, że to jest do rozstrzygnięcia i niestety taki no, konflikt troszeczkę sąsiedzki powoduje, że nie możemy tego rozwiązać w sposób taki, jaki powinno być, tak jak woda by miała od wielu lat, tylko niestety troszeczkę w sposób sztuczny, ale to jest wszystko do zrobienia. Myślę, że we wrześniu te wszystkie problemy zostaną poprawione i droga zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją budowlaną, zgodnie z pozwoleniem na budowę, no z pewnymi odstępstwami, które są dopuszczalne w tym zakresie, to znaczy ta niweleta mimo wszystko w centrum miejscowości będzie troszeczkę niższa, co będzie sprzyjać tym dwóm gospodarstwom rolnym. Myślę, że tam wspólnymi siłami doprowadzi do takiej sytuacji, że ta woda w całości odpłynie tym rogiem w kierunku tutaj drogi wojewódzkiej. Także jest pewien problem. Na pewien czas te roboty zostały wstrzymane, ale że tak powiem, mamy to wszystko pod kontrolą. Na szczęście jest to wszystko do poprawy. Oczywiście tutaj żadnych kosztów nie będziemy ponosić. Nie będziemy, a jedynie po prostu droga będzie w tym momencie mocniejsza, bo tej podbudowy już nie będzie rozbierać, tylko na tej podbudowie powiedzmy zbuduje kolejne podbudowy, ale to się stało do skończenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan wiceprzewodniczący, proszę bardzo. Panie wójcie, bo ja znam ten teren i orientuję się w terenie, to przy tym zbiorniku, co jest zrobiony do tych wód opadowych, te chaszcze, które są za tym wałem, to pan nazywa to zbiornikiem czy tam hodowlą ryb. To kiedy ryby w trawie żyją, w samosiejach i w tym wszystkim, no bo to dla mnie, to nie wiem czy dobrze zrozumiałem, może coś źle zrozumiałem i z tego co byłem ostatnio, chyba że od wczoraj ten pan co innego zrobił, tam woda stoi. Ale jak byłem półtora tygodnia temu, to jest teren zarośnięty, zachaszczony z samosiejami i ja tam nie widzę żadnego zbiornika hodowlanego. Bezpośrednio przy tym retencyjnym, tak? Dobrze o tym samym terenie, tak? No tak, ale niestety no na etapie projektowania no były takie uzgodnienia. Projektant nie mógł tego inaczej zaprojektować, żeby no nie powodować konfliktów i odwołań. Pozwolenie wodnoprawne też tak, wydane przez Wody Polskie, też tak tą władzę odprowadza. W związku z tym w tej chwili nie mamy innego wyjścia, tylko doprowadzić tą budowę do zgodności z projektem i z pozwoleniem wodnoprawnym.
Natomiast to, co jest po jak gdyby po drugiej stronie, czyli ten zbiornik, który Pan mówi, że jest w tej chwili tam zarośnięty warszczami, no jest to zbiornik, w którym woda była. No, to akurat mamy rok suchy i tej wody nie ma, bo została tam z niego podobno wypompowana, ale jest to teren prywatny, w związku z tym no, nie możemy teraz w sposób taki dowolny zmieniać pozwolenia zarówno wodnoprawnego, jak i pozwolenia na budowę. Tam był też specustawowa procedura, także musimy po prostu doprowadzić do zgodności stawy, ewentualnie robić odstępstwa, które są z punktu widzenia prawa budowlanego nieistotne, które kierownik budowy, a inspektor nadzoru, albo projektant może na etapie budowy wykonać. I w tej chwili takie rzeczy zostały wykonane, czyli niweleta została, musi być podniesiona, ale nie do rzędów projektowych, tylko troszeczkę niżej, także po prostu również tym dwóm rolnikom umożliwić normalne korzystanie z tej nieruchomości. A ten zbiornik to zostaje? Zbiornik zostaje, oczywiście ten zbiornik no, będzie gromadzić wodę z dosyć znacznej też powierzchni drogi, powiedzmy, będzie tam są dwa zbiorniki na początku i na końcu i te zbiorniki niestety będą one. Natomiast oczywiście logicznym rozwiązaniem byłoby to, że ta woda z części południowej powinna z pewnego zbiornika po stronie północnej, ale to niestety no, nie było zgody na to, w związku z tym w tej chwili nie możemy tutaj nic zmieniać, bo wejdziemy w procedurę i tej inwestycji po prostu w tym roku nie skończymy, a dotacja już jest na końcu, w związku z tym musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej tę inwestycję zakończyć i żeby była zgodna z pozwoleniem, ponieważ na tą decyzję musimy uzyskać decyzję na użytkowanie. Z nadzoru budowlanego, w związku z tym tutaj nie mamy wyjścia, nie możemy nawet nic zmienić. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jeszcze pytania? Proszę bardzo, Pan Radny Adam Kowalski. Dzisiaj mam pytanie w imieniu mieszkańców, troszeczkę inne, odnośnie rekreacji. Mianowicie w ubiegłym roku w Kłoboszczewicach w szkole podstawowej odbywały się zajęcia za rogiem. No i mieszkańcy pytają się o te zajęcia, w tym roku nie ma, z tego co tutaj tak samo mówili, zajęcia odbywają się w hali sportowej w Maszynie Drużyn. Niemniej jednak mieszkańcy Kłoboszczewic no nie chcą korzystać z hali w Maszynie, chcieliby, żeby te zajęcia odbywały się w Kłoboszczewicach, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Pamiętam, że był problem właśnie z tymi zajęciami i tutaj pan dyrektor Gorpisu posiłkował się tym, miał taki argument, że była zbyt mała liczba osób, które korzysta z tych zajęć. Niemniej jednak już później ta liczba osób znacznie wzrosła, była to liczba powyżej 30 osób. I rozmawiając niedawno z dość dużą grupą właśnie mieszkanych, głównie Kłoboszczewic, mieszkańcy chcą, tak? Bynajmniej te osoby, z którymi rozmawiałem, chcą, żeby te zajęcia ponownie się odbywały. I bym bardzo prosił o interwencję, nie wiem, czy to u pani dyrektor, czy u dyrektora GOKiS-u, aby te zajęcia z powrotem przywrócić. Ja mam mój dom i dziękuję. Nie są takie wielkie pieniądze, to na pewno do tego tematu wrócimy, bo też w Maszynie Drużyn te zajęcia zaczęły się chyba niedawno. Września. Liczymy na to, że po prostu. Także no, oczywiście, jeżeli będzie zainteresowanie, to oczywiście nie chcę, bo to nie są jakieś tam, wiem, że ja nie chodzę na szczęście, bo nie mam takiej jeszcze potrzeby. Uważam, że za wcześnie. Ale byłaby taka możliwość, żeby poinformować mieszkańców SMS-em, że jest taka możliwość, tak? Żeby to, żeby w tego roku takie działania się. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Proszę bardzo, pani radna Monika Przyszka. Wracając do naszego boiska, no nie zaleciło. Mam nadzieję, że nam się tylko przez pomyłkę wyjął, że to zalanie trawy zasiane. Czy ta siatka będzie położona od kretów na podłożu? Bo wcześniej rozmawialiśmy. Tak, ale zdecydowaliśmy niestety koszty no tego były dosyć spore i tam zastosujemy pewne preparaty. Mam nadzieję, że one będą skuteczne, że te kryty się tam wyniosą, bo jednak koszty były, oczywiście były spore i no daliśmy sobie z tym spokój, zobaczymy po prostu jak to będzie w praktyce, czy to było dobre rozwiązanie, czy nie. Natomiast no tam oczywiście nie tylko będziemy mieli to tam zasilenie, bo ten cały fundusz sołecki,
zostanie rozdysponowane, tam również jakieś ogrodzenie będą te piłkowy i tak dalej, no nie będziemy kupować tych wybrachek, one będą niepotrzebne, bo wiadomo, że ta trawa musi się tam powiedzmy zagrożenić. Czyli to co jest w Funduszu Sołeckim, oczywiście z zachowaniem tutaj wszystkich wyborów oszczędności racjonalnego ulatywania pieniędzy zostanie wydatkowane i po prostu pewnie trzeba będzie w przyszłym roku jeszcze te pieniądze z tego dołożyć. Dlatego też nie, będziemy ustalać co dalej właśnie. To co jest z Funduszu Sołeckiego, po prostu będziemy, czy tam część kilkochwytów będzie na pewno, bramki dokupimy już pewnie w przyszłym roku. Zobaczymy, jak będzie zainteresowanie, czy trzeba będzie cały ten obiekt rozliczny. No, to, co jest w tym roku w budżecie sołeckim, na pewno zostanie wydatkowane na zrobienie polskich wojska radiastego, no bo to była w tej chwili łąka, to wojska miało nic wspólnego, ale mam nadzieję, że jak będą chęci do gry w piłkę, to na pewno będą tam nie będzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Iwona Kraska. Pani Wójcie, chciałam zapytać jeszcze odnośnie oświetlenia tego przystanku na drzewo z krwą koło państwa Michala w Bugaj. Pani było tak blisko i znów tak cicho się zrobiło. Ciemno się zrobiło. To znaczy, no, tam z oglądu sytuacji praktycznie można zamontować jedną lampę, taka, która by dawała powiedzmy coś na tej drodze. Doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba tam po prostu to skrzyżowanie zaprojektować, doświetlić po prostu lampy, postawić przy drodze, ponieważ lampy są dosyć odległe od tego skrzyżowania, jeden kawałek tego. Bo wiadomo, przystanek jest dla wsiadających, tam gdzie jest wiata, ale tam dalej, bliżej góry, jest też przystanek dla wysiadających. W związku z tym tam jeszcze bardziej niebezpiecznie jest, a tam już naprawdę nie ma. I to z tą spółką, przedstawicielami spółki tego oświetlenia, żeśmy to oglądali, oni mówią, że po prostu nie ma sensu i tam zaczęliśmy to wspólnie z Energią Oświetlenie projektować. Tam po prostu trzeba tak naprawdę robić cały układ pomiarowy tylko do jednej lampy, to jest naprawdę szkoda. Czyli jesteśmy na jakim etapie? I jesteśmy na etapie projektowania w tej chwili. Myślę, jak nam się uda zrobić to poza pasem drogowym, to będzie szybciej, bo tam pas drogowy jest bardzo blisko, to wtedy nie będzie wydawać decyzji, czy zgłoszenie będzie przyjmować wojewody do starostów, to będzie wtedy mniej uzgodnie i szybciej będzie. Także tam chcemy po prostu już całą ten od zakrętu do tego ostatniego wjazdu to jednak. Do państwa Baranowskich, tak? To oświetlić, bo tam po prostu no, to, co jest w tej chwili, tak naprawdę nie gwarantuje, że to wydamy trochę pieniędzy, ale te efekty tego nie będzie, bo tak naprawdę będzie jedna, no może dwie lampy. To nie ma tak naprawdę sensu moim zdaniem. To przy takim założeniu ile byłoby tam? No za 4 z 5. No, tak, żeby to po prostu ten zakręt cały był i te przystanki by było oświetlone. No. Na razie z tego, co widzimy, 102 kursuje bez zmian. Grudzeń jednak się na razie przynajmniej ostudził z tymi zamiarami dotyczącymi zmiany przewoźnika. W dalszym ciągu funkcjonuje komunikacja miejska z jakimiś tam problemami z sikorzem, ale podobno się wyjaśniło. Także no, pewnie tak już zostanie. Myślę, że tutaj zmian nie będzie w związku z tym. Na 110 godzinie tej 20. Zostaliśmy o 16 ostatnio autobusu, mamy i później mamy później powrotu. No nie przywrócili go teraz? Chyba się. Tak, bo to jest przywrócenie po zmianach. Ale nie przywrócony, jest? Nie, bo jest. Sprawdzili go, mieszkańcy zgłaszali. Później była pandemia i tak dalej, wszystkie były zniesione. Sprawdzimy, to sobie powiedzieć. No bo wszystkie wróciliśmy, zresztą zmniejszaliśmy w tej chwili wydatki na komunikację. Nie wiem, czy będziemy musieli to porzucić, dlatego że po prostu prawdopodobnie na niektórych kursach kursują, no nie mamy raportu, bo się umówiliśmy takie tygodniowe raportowanie, kursują autobusy PiS-owe, dlatego że to są pewne ograniczenia. Nie, na razie nie spróbujemy. Ale na 103 wiem, że były problemy, że mieszkańcy dzwonili, że po prostu na 103, na 110 było zapełnienie, co się rzadko zdarza, żeby zapewnienie na autobusie na przykład 80-90%. I to jest zgodnie z przepisami, z rozporządzeniem, które dotyczy komunikacji publicznej, nie do zastosowania, dlatego że
zgodnie z przepisami. W autobusie może być tylu pasażerów, tyle miejsc siedzących, a jeżeli bierzemy łącznie miejsca siedzące i miejsca stojące, to 50%. Czyli tak naprawdę, jeżeli w autobusie może być tam, nie wiem, 120 osób załóżmy, w okresie pandemii może być tylko 60. W związku z tym w niektórych przypadkach zachodziła taka potrzeba i pewnie na jakimś tam krótkim odcinku, ale autobusy pisowe kursują. Na pewno był problem z autobusem 103, na pewno był problem ze 104, co się zdziwiłem, że również był taki problem. Tam nie można puścić autobusu przegubowego, najdłuższy autobus to musi, może tam jechać 12-metrowy. I też wiem, że 12-10, no bo ona tam zbiera przecież pas z Lewic, no nie mówię, ile jest wyżej, Lewice najdalej, tak? Pas z Lewic po prostu i jak zbiera, szczególnie w okresie, kiedy młodzież idzie do szkół, no to niestety te zapewnienia były. Takie sygnały mieliśmy z komunikacji miejskiej, że jest tutaj obowiązek, no po naszej stronie ponosi dodatkowych kosztów. Zgodziliśmy się oczywiście na to, no bo to nie ma co ryzykować, to bezpieczeństwo jest tutaj rzeczą ważną. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania Państwa radnych? Nie widzę, to ja jeszcze mam, Panie Wójcie, pytanie o ten punkt zwalniający przy ulicy Szkolnej 8 w Maszynie Dusze. My rozmawialiśmy i Pan Wójt obiecał, że on będzie w trakcie wakacji. W tym tygodniu, na pewno, bo dzisiaj rozmawialiśmy, w tym tygodniu, nie wiem, dziś, jutro, to jutrze zostanie zdemontowany, na pewno, bo już obiecamy, bo faktycznie to już nie trwa. Ale na pewno w tym tygodniu to zdemontujemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi, pytania, sprawy? To w związku z tym, w związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem pytań zamykam 16. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo Państwu radnym, Panu Wójtowi, wszystkim obecnym. Życzę Państwu dużo zdrowia i udanego tygodnia.